Dzień dobry, w Rzeczy o Polityce, Paulina Piechna-Więckiewicz, Wiosna. Dzień dobry, witam serdecznie. Przynależność partyjna zgadza się z tym, co za oknem, mniej więcej, ale chyba się sondaże przestały trochę zgadzać, Wiośnie, bo od takiej, powiedzmy, przedwiosennej erupcji notowań do 16%, teraz notowania spadły, wróciły do takiego poziomu, który mniej więcej zdobywał Robert Biedroń jeszcze przed konwencją na Torwarze. Zawsze byłam i jestem pokorna wobec sondaży. One zawsze gdzieś migrują, mają swoje wzloty i upadki. Natomiast te ostatnie sondaże, to między innymi sondaże na poziomie 10, też 11%. Nie boję się o wynik Wiosny, zarówno w wyborach do Europarlamentu, jak i w późniejszych. Ważne jest to, co robimy, to, że jesteśmy wśród ludzi. Robert Biedroń wczoraj w Rzeszowie na ziemi podkarpackiej swojej rodzinnej kończył trasę wiosenną. Wśród ludzi, z ludźmi, rozmawiał z nimi o ich problemach. Myślę, że to zaprocentuje i jak wielu zawsze mówi, ten ostateczny sprawdzian jest jednak w dniu wyborów. Skoro mowa o pokorze, być może należało się troszkę Wam, działaczom uwiedzionym przez samych siebie podczas konwencji, która rzeczywiście była bardzo pięknie zrobiona i bardzo taka przekonująca i dobrze poprowadzona przez Roberta Biedronia. Może jednak te troszkę niższe sondaże powinny Wam wskazać, że czegoś jeszcze Wiośnie brakuje. Czego Wiośnie brakuje? Wiośnie niczego nie brakuje i Torwar pokazał to doskonale, dlatego że Torwar to nie było wydarzenie dla działaczy partyjnych. To było wydarzenie dla każdego, kto chciałby przyjść, zobaczyć, co mamy do zaproponowania i wyjść również z własnymi wnioskami, które to potem były poruszane w trakcie trasy wiosennej. Program, który przedstawialiśmy w trakcie trasy wiosennej. My cały czas spotykamy się z ludźmi. Mamy projekt, który przyciąga osoby zniechęcone obecną sceną polityczną, które chciałyby alternatywy i widzą w Wiośnie alternatywę. I tym Wiosna jest, więc ja uważam, że Wiośnie niczego absolutnie nie brakuje i tak uważają osoby, które nas wspierają. Robert Biedroń kiedyś powiedział, że nie jest zupą pomidorową, nie muszą go wszyscy lubić. Jesteśmy dla tych, którzy mają określone poglądy, łączą nas wspólne wartości związane z wolnością, z prawami człowieka, z prawami socjalnymi, z tym, żeby dbać o mniejsze, średnie miasta, nie tylko o duże stolice regionów. To i w tym jesteśmy absolutnie wiarygodni. A to, że przeszkadzamy niektórym na scenie politycznej. To nie jest kwestia przeszkadzania, bo przecież wiadomo z sondaży i z badań przepływu elektoratu, że w zasadzie prawie rozmontowaliście malutkie Razem, ale też uszczknęliście troszeczkę Platformie Obywatelskiej, czy też może Koalicji Obywatelskiej, czy może Koalicji Europejskiej, bo to te zmiany się pojawiają. Pojawiają się też działacze, którzy byli na przykład w SLD, które jest częścią, sama Pani o tym wie najlepiej, która jest częścią teraz Koalicji Europejskiej. Pojawiają się działacze Razem, którzy odeszli mniej więcej wtedy, kiedy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, więc musicie się rozepchnąć na tej scenie, która jest. Rozumiem, kiedy Pani redaktor mówi, że komuś uszczknęliśmy, natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim i naprawdę mówię to jakby z pokorą, partie, którym uszczknęliśmy elektorat, powinny zastanowić się bardziej nad sobą niż Wiosna nad sobą, dlatego że z jakichś powodów to się stało, to znaczy z jakichś powodów osoby, które dotychczas głosowały, deklarowały, że będą głosować na przykład na Razem, czy częściowo również na Platformę Obywatelską, czy SLD, postanowiły, przynajmniej sondażowo w tej chwili, zaufać Wiośnie. Wydaje mi się, że ta energia, którą dajemy ludziom i to, że jednak jesteśmy inni, a jednocześnie mamy program, chcemy rozmawiać o programie, bez względu na to, jak partie nawzajem oceniają swoje programy, bo to jest oczywiste, że partie nie wspierają nawzajem swoich programów. Wiosna
dała przyczynek w debacie publicznej do tego, żeby rzeczywiście rozmawiać o programach, o gospodarce, o tym również, z czego zapłacić. Ale czy to znaczy, że w myśl hasła, które rzucił Robert Biedroń, to nie jest moja wojna, nie należy zabierać głosu w sprawach, które się dzieją bardzo szybko w polskiej polityce, do różnego rodzaju zagrożeń. Oczywiście. Wczoraj był ogłoszony strajk nauczycieli od 8 kwietnia. Czy nie brakuje głosu waszego w takich sprawach doraźnych, bieżących? Wszystkie partie robią konferencje, ten głos, przedstawiają stanowiska. Ten głos jest i ten głos jest wyraźny. Wczoraj w Rzeszowie na konferencji prasowej występował między innymi Piotr Zych, to jest jeden z koordynatorów okręgowych Wiosny, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wspólnie z Robertem Biedroniem mówili o proteście nauczycieli, o tym, ile zarabiają nauczyciele, jaki to jest skandal, kiedy mamy do czynienia z faktem takim oto, że 2,5 miliona złotych nagród rocznie dla doradców prezesa NBP wydaje NBP, a jednocześnie gdzieś mówi się o rozdawnictwie, kiedy nauczyciel zarabia na przykład 1800 zł na rękę. Ktoś, kto zajmuje się przyszłością naszych dzieci, kto dba o to, żeby wspomagać wychowanie naszych dzieci, przyszłych pełnoprawnych obywateli i obywatelek. I cały czas o tym mówimy. Mówimy o tym, że składamy pierwszą ustawą, która będzie złożona przez Wiosnę w polskim Sejmie, będzie ustawa o całkowitej jawności zarobków, żeby wreszcie nie było niedomówień, żeby nie można było się wykpić jakimiś politycznymi gierkami, żeby mi się bardzo podobają porównania do pana prezesa Glapińskiego i nie mam zamiaru za to też przepraszać, że to jest taka prześna wersja wilka z Wall Street, to co pan prezes Glapiński robi w NBP i to jest niedopuszczalne. To są aktualne problemy, tyle, że których to również... Narodowy Bank Polski, a nie Wall Street. No ale tak, ale chodzi o pewien modus operandi, który pan prezes Glapiński jednak sobą to reprezentuje. Prawda. Chciałam się zapytać jeszcze, bo dzisiejszą wiadomością dnia jest to, że minister Krzysztof Szczerski przeprosił, Polska Agencja Prasowa podaje te przeprosiny, które są utrzymane w takim tonie, takim trochę jak zwykle mówiąc, dokładnie. Z punktu widzenia szczególnie dziennikarza, czyli że słowa zostały przeinaczone, oczywiście, wyrwane z kontekstu, ale przeprosiny są. Pada słowo przepraszam. Czy to zakończy tę sprawę? Czy ta podgrzana atmosfera będzie trwała? Dla mnie to nie kończy tej sprawy, chociaż oczywiście to nie ja powinnam wybaczać, bo bezpośrednim adresatem są nauczyciele i nauczycielki. Natomiast z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość próbuje wmówić obywatelom Polski, że to są takim zwykłym ludem reprezentującym zwykły lud, tacy prezes Kaczyński, człowiek z ludu, który buduje w centrum Warszawy dwie wieże, gdzieś obok reprezentujący również środowisko PiS, wspomniany już prezes Glapiński. To zwykli ludzie, którzy potem właśnie, jak pan minister, mówią, że jeżeli chcecie podwyżek, to przecież tak naprawdę możecie mieć kolejne albo w ogóle dzieci i wtedy będzie wam się należało 500+. W każdym kraju cywilizowanym to skończyłoby się dymisją, bez względu na przeprosiny. Jak w ogóle można było to powiedzieć w obliczu tego, ile rzeczywiście polscy nauczyciele zarabiają. Te wspomniane 2,5 miliona złotych porównajmy do fachowców, którzy odpowiadają za nasze życie i zdrowie, na przykład dyrektorów szpitali. No, ale przede wszystkim pielęgniarek, ratowników medycznych, wspomnianych no tak, już nauczycieli. A przynajmniej jak policzył PiS, 26 milionów Polaków będzie objętych programami i transferami socjalnymi, które zostały zapowiedziane w piątce Kaczyńskiego, czy też w nowej piątce PiS. I to jest inny sposób, powszechny system budowania pomocy socjalnej, pomocy finansowej. My nic nie mamy przeciwko transferom socjalnym. Sami w programie naszym również z takich transferów korzystamy, proponujemy takie transfery. Jak gwarantowana emerytura. Gwarantowana minimalna emerytura nieopodatkowana na poziomie 1600 zł. Natomiast dla nas transfery socjalne to jest element systemu i uważamy, że wszystko powinno w systemie się odbywać. I jeżeli jest tak, że ktoś proponuje 500+ tylko i wyłącznie, a jednocześnie nie poszerza bazy żłobków, to jeżeli przyjrzymy się
ceną prywatnych żłobków na przykład, tak, w Polsce w tej chwili, to 500 zł ledwo przykrywa, tak przeciętnie patrząc, połowę ceny miesięcznej żłobka. Ponad 1000 zł. Tak, więc... A my chcemy na przykład zbudować tak w ciągu następnych 4 lat 250 tysięcy, zapewnić 250 tysięcy miejsc w żłobkach. Transfery socjalne tak, ale ujęte w systemie, który ma jakiś sens z długofalową perspektywą. To, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to polityczna walka o głosy wyborców. Tu kropka, bo kończy nam się czas, a chcę jeszcze jedno ważne pytanie zadać. Kiedy Wiosna pokaże swoje listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego, wszystkich liderów, wszystkie jedynki, dwójki, trójki i kiedy będzie konwencja, bo rozumiem, że będzie osobna europejska, może nie będzie. Wszystko jeszcze przed nami. Druga połowa marca to jest ten czas, kiedy przyjdzie moment i przedstawiania naszych list i programu. W tej chwili wszystkie komitety są też w blokach startowych. Trzeba dopełnić procedur rejestracji komitetów i tym wszyscy się w tej chwili zajmują. I wtedy zacząć zbierać podpisy. Tak, i potem jest zbieranie podpisów, na co czekam z wielką przyjemnością, bo dla nas rzeczywiście kontakt bezpośredni dla Wiosny jest priorytetem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. Gościem była Paulina Piechna-Więckiewicz.